Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play. Sonic Mania. Tak, Sonic Mania, stara, dobra, Sonic Mania, może nie taka stara. Kontroler jest strasznie czuły dziś. Lewo, prawo. Może raz, o, prawo, lewo, dobra. Zaczynamy, mamy Oil Ocean z Sonica 2. Więc będzie ciekawie. Bo jestem jedynym człowiekiem, który lubi ten zone. Jakoś, bo go toleruje, może tak, może to lepiej będzie powiedziane, Ale to fajnie, Dobra. To, jak to fajne jest. Co tu jest? Pierścień, dobra, special stage. Robimy dziś. Dziś musimy zdobyć wszystkie już. Szmaragdy. Wow. To ma być łatwe, więc... Ile tu jest tego? Damn you! Widzę, że będzie się tu bardzo, ale to bardzo trudno utrzymać. Ale... chyba nie będzie trudno go złapać. Tego ufoka. Łocie panie, już się bałem, że ja nie wyrobię się. Dobra. Siema panie UFO. Czy jest pan zainteresowany pogadaniem o Sonic Mania? I dlaczego to jest bardzo fajna gra? Panie UFO. Czemu pan przede mną ucieka? To już będzie przerażające, biorąc pod uwagę, jak mogę bardzo prosto z tego poziomu wypaść. Panie UFO. Nie mogę wypaść. Nie! Chyba sobie ktoś ze mnie jaja robi, no. To miało być proste. Już miałem go tak, o, na wyciągnięcie ręki. Czy Pixel zmieni zdanie na temat czegokolwiek w tej grze? Przekonacie się w następnym odcinku. Ale no serio, już ta gra mnie powoli wnerwia ze swoimi special stage'ami. To jest złe. Ha. Chodźmy tu. Przyznam się wam, bez bicia. Popatrzyłem sobie guide'a, gdzie w tym poziomie są szmaragdy. Znaczy szmaragdy. Gdzie tutaj są te, no, special ringi. Tylko dwa widziałem, więc zobaczymy, jak mi wyjdzie. Woo!
mam to! Wystarczy się nie odzywać. Dobra. Oh my god, jeszcze jeden szmaragd. Chyba mogę to zrobić. Może już niekoniecznie w tym zonie. Ale mam taką cichą nadzieję, że zrobię to. Ups, czyżbym się nie mógł już stąd wydostać? No nie no, mogę tu iść. No. Bo już no mówię, no dalej nie patrzyłem. Patrzyłem tylko na... Aż do... no do tego special stage, który przed chwilą zrobiłem. No, miałem małą nadzieję, że nie zlamię. No bo słyszałem po prostu, że... są łatwe. Damn it. To nie było przewidziane. Nie było w planach. I... idziemy tu. I tu, i tu. No, mam malutką nadzieję, że w akcie drugim tak kompletnie przypadkowo znajdę special stage i zrobię go. I będzie fajnie. No niestety już bez tarczy. A szkoda, bo fajnie było. Tak zapala wszystko. Coś sądzę, że właśnie tarcza ta ognista dostała najwięcej tak uwagi od no ze wszystkich innych tarcz, bo tarcza ta zwykła, która nic nie robi, no nic nie robi dosłownie. Tarcza bąbelkowa chyba też w sumie nic nie robi w żadnym poziomie. Tarcza elektryczna praktycznie tylko robi coś nowego i takiego oryginalnego we Flying Battery Zone. A reszta to tak... Damn it. To tak, no, bez sensu jest trochę, jeśli mam być szczery. O, boss. To jest prosty boss, jak on tak, no... Ujęty, co tu się stanęło się? O-o. Co tu się stało? Się. Chyba wszystko wybuchło, ale... prosty boss, nie powiem, że nie. Bo... Czy to jest taki... Oła. Czy to jest taki myk jak z... tym... O nie, 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 nie. To jest Sandopolis Act 2 plus... plus Oil Ocean. Pewnie tracę przez pierścienie, przez tą chmurę, co nie? Nie no, poza tym, że nic nie widzę, to... A no, tracę pierścienie przez tą chmurę. No to, no, dosłownie takie Sandopolis i Oil Ocean. Nie tu! Ale trochę trzeba nas spamić. Ale nie ładnie jest spamić. O! Ale nadal moja ognista tarcza działa. Z jakiegoś powodu. I dupa. Tam. Ja mogę prosić o special stage, byłoby fajnie, no bo wiecie, już tak przed w sumie ostatni odcinek, a ja nadal nie mam Super Sonika. Mogłabym go nie pokazywać tak w ostatnim odcinku, tylko no tak trochę mam, trochę przypał byłoby. Tak między Bobrem a prawdą.
to mnie zabierze do special stage'a, proszę. Byłby tak fajnie, to był special stage. Damn you! Nie. Dobra, spamienie! Spamić każdy może, a jeden lepiej gorzej. To jest prawda internetowa. No i boss tu będzie, co? Nie. Taki. To jest chyba jakiś myk z Knuckles Chaotix, coś mi się wydaje. Interesująco. I co mi to dajesz? Mogę wiedzieć. Oby coś dobrego. Typu special stage. Ocie, no coś jest. Nie, no chyba skeptyzm nie. Dobra, nieważne. Skrzaniłem. Teraz muszę szybko znaleźć. Oh no, to nie jest dobra rzecz. Teraz muszę szybko znaleźć ten włącznik cały. Dobra. Czy tu jestem bezpieczny? Dobra, tu jestem bezpieczny. Damn it. Nawet drop dash mnie nie ochroni. O, niebieski pierścień. No nie! Gdzie mam go zdobyć? I czemu tutaj poleciał w nie wiadomo gdzie? Było śmieszne. Aha, i teraz boss. Dobra. Teraz tam zginął. O nie! To jest remix oczywiście bossa z Oil Ocean, zwykłego. Tu się chowamy. O nie! Na serio, ten boss mi przypomina Sailor Moon. W sensie Tchim. A nie mam pierścieni żadnych. O nie. No nie! Damn it! Wybaczcie za krzesło skrzypiące. Muszę je naoliwić w końcu. Bym się tu wrócił jednak. No bo to jest drugi akt. Ojejciu. Boję się. Dobra, trzy hity zadane. Szkoda, że tego się nie da jakoś pokonać. No dawaj. Dobra. Jest git. Zaczynam się coraz mniej odzywać, bo coraz bardziej się stresuję. Dobra. Tak se tu przejdę. No nie! Dobra, mamy te macki. Siup.
To jest w ogóle nie pomaga. Inne macki się nie. To idą do. No i jest Eggman pokonany. Dobra. I ten cały cool bonus. Nikt nie wie co to jest. Do teraz. No i Lavarive Zone. Poziom, który nie wiem. Znaczy. Wiem, gdzie w oryginale masz niektóre te swoje poziomy, Boże. Jak to się nazywa? Wielkie pierścienie, o. Wiem, gdzie ma. Spoko remix, ale na wolę chyba Lavarive. Hydra City jest chyba do teraz moim ulubionym. To musi być elektryczne. No nie. Czyli nie elektryczne. Przyjechałem. Czuję się oszukany. No Super Sonic. Czemu nie ma Super Sonica już? Wisdom Lamp. Wow. Nie, no dobrze, odejdź. A, co się stanie? Co to? Powiesz, co? Okej. Okay. Szkoda, że tej sani ma. Byłoby znacznie szybciej. Pierścień. Dawajcie mi pierścień. I to szybko, dosyć. Bo ja chcę Super Sonica. O, stary znajomy mój. Turururu, o. No nie, dlaczego tu jeszcze nie ma tego pierścienia, tego wielkiego super duper? Dlaczego tu jest Indiana Jones? Co się w ogóle dzieje? Zaraz. Damn it. Tak, jest, dobra. Ostatni special stage. Oh shit, co tu się odwala? Jezufa. Tam jest. O. Czy ten jest w ogóle gdzie indziej niż ja? Mamy go złapać po prostu. Nie może być takie trudne. Jest! O, ale to było fajne i proste. To lubię. Mam wszystkie szmaragdy chaosu. Now Sonic can be Super Sonic. Yes! O, dobra, teraz mam moc. Teraz mogę mieć osobny przycisk do Super Sonica. O! Ja ma drop dash? Tak, i ten drop dash jest potężnym drop dashem. Lubię potężne drop dashy. O, i na razie melodia Super Sonica mi najbardziej się to podoba w tej grze. No i prosto w czas, no kurde.
Nie znam układu poziomów, ale zakładam, że jest spoko. Że nie skrzanie tego. Ale Super Sonic wreszcie OP Super Sonic po tylu grach. Wiecie, w jakiej grze ostatnio był chyba Super Sonic OP? No, Sonic Lost, no może to nie jest takie... Ale na przykład no w żadnej... Póki co w żadnej grze Boost Super Sonic nie był OP. Tak tylko powiem. Colors może troszeczkę, ale nadal nie był OP. Generations to... tak powiem tylko, że Classic Sonic jest szybszy niż Classic Super Sonic. To tak tylko powiem. Co tam jeszcze jest? Vanish nie było w Super Sonica w poziomach. Chyba. Gimme. Dobra, kurde. Super Sonic się przydaje i to bardzo. Dobra, data mi to. Let's do it. A cool bonus. Super Sonic. Dobra, lecimy gdzieś. Jesteśmy tu. Lava Rifak drugi. Chodźcie, panie. Dlaczego tu jest taka bramka? Dobra. Zbieramy na Super Sonica znowu. O nie! O, pójdziemy sobie tu. Nie! Dobra, dobra. Tu jest tak więcej... tego cholerstwa niż... w sensie lawy, a tu nie. No i połączyli z Quartz Quadrant z Sonica City. Bardzo fajny, bardzo mi się podoba ten myk, że... zony są, że tak powiem, połączone ze sobą. Te stare są tak połączone ze sobą, że... jest trochę w niej świeżości. Niby to jest ten sam design cały czas i tak dalej, ale bądź co bądź widać... widać te starania i tak dalej. Dobra. Zastanawiało mnie, czy pierścienie dalej robią... w sensie duże pierścienie, czy dają nam bonusy jak w Sonicu i Knuckles. Dają, jak widać. O, życie uratowałem. Spoko. Komu życie uratowałeś, pikselku? Halo. W ogóle teraz gram online w Sonic Manie. Odkryłem, jak się na Steamie obsługiwać tym, żeby nie było możliwości, że ludzie mi piszą albo coś. To jest spoko. Nie wiem w sumie po co by to było, po co to jest Super Sonicowi, ale dobra. Okej, okay, tak to działa. Co tu jest? Nic potrzebnego mi. Jestem Super Sonikiem, gademu. I to jest takie fajne, że jestem Super Sonikiem, a nie kim innym. Ogólnie to jest też może tutaj być Super Tailsem. Nie ma niestety, co jest bardzo dziwne. Znaczy, no Super Tails jest, ale to nie jest taki Super Tails, jaki był na przykład w Sonic & Knuckles. I nie jest on... No dobra, nie jest on... No przez normalne szmaragdy chaosu w grze były planowane Hyper, znaczy Super Szmaragdy i Hyper Formy, ale no, nie zrobiło się ich, nie ma ich, proste. Dobra,
Ta muzyka jest fajna, bardzo fajna w momencie. Spróbuję to przejść, bo czemu by nie? Już i tak nie zrobię tego na 100%, więc... Chociaż spróbuję to przejść i mieć ten jedną monetę, żeby mieć dla was niespodziankę. Tada. No i co to za... A dobra. Tak czekałem, nie wiem na co w sumie. Sobie tak pójdę, znaczy nie. Trochę się boję, że wypadnę z poziomu czy co. A rozumiem, że to taki sekret jest. Ten taki, no, super drop dash zarąbiście wygląda. Tak między nami, wiecie. Tak powiem, że on zarąbiście wygląda. O, pamiętam tą część, tak jakby. Okej. Okay. Czego tu nie mogę wejść? To pewnie jest sekcja na kys albo coś. Okej. Okay. Chodzimy do jaskini. Co z tego, że tam widziałem koniec tej jaskini? O, Ryder. To jest nawiązanie do pewnego hakera, który zrobił kiedyś hack do Sonica 1 Motobug in Sonic 1. I który niestety, no, zginął w wypadku samochodowym. No i ten Motobug jest nazwany Jim, tak samo jak się nazywał tamten autor haka. Trochę smutne, ale fajnie, że no community, no bo no Christian Whitehead, Stealth i T. Lopez należą do community, uczcili go tak tym hakiem. No zrobił taki fajny, trochę dziwny hak, no ale cóż, no. No i to zapamiętali go tak. No ale dobra, Metallic Madness, Sonica CD. Bo, ale mi spadły klatki nogi z jakiegoś powodu. No cóż. O ty, widzieliście jaki cwaniak próbował te kolce przesunąć. Cwaniak się znalazł, kurde. Nowe przedmioty w ekwipunku. A no tak. Zapomniałem, gra się zwalnia z jakiegoś powodu na moim komputerze, kiedy odblokowuje się te całe przedmioty w ekwipunku. To są jakieś karty z Sonica City, nawet fajnie wyglądają. Może wam kiedyś pokażę, jak one wszystkie wyglądają. Znaczy, ja pewnie ich nie zdobędę, ale no. Może wam pokażę po prostu. O, poruszanie się w backgroundzie. I tu jest taki w sumie malutki Sonic. Ale to nie jest jeszcze malutki Sonic. Spokojnie. To jest jeszcze czubek tego, czym może być malutki Sonic. Co tu jest na górze? To jest jakiś nasz... Pójdę sobie już na ten background. Ja tu czekam tylko na coś jednego. Bo jest Metallic Madness, to wiem, że na pewno to będzie. Ja tylko czekam na miejsce, gdzie to będzie. Tylko czekam na to. Team Mania, nie zawiedźcie mnie. Jak wygląda mały Super Sonic? Mech. Mech, spodziewałem się czegoś lepszego. O, to jak? To jest na serio już pierwszy... O, boss ze Scrap Brain Zone. Jak miło go widzieć z powrotem. Swoją drogą są pliki, w plikach gry jest Scrap Brain Zone. Prawdopodobnie to zostało z portu Sonica 1.
nad którym Christian pracował, więc... No, najprawdopodobniej to zostało właśnie z Sonica 1, ale nikt nie może powiedzieć póki co dokładnie. O nie, teraz zaświrowało wszystko. To nie jest fajne. Okej. GG. Najprawdopodobniej zostało usunięte Scrap Brain Zone, albo po prostu wiecie, Christian sobie powiedział, a chcę zrobić Scrap Brain Zone, a później takie, nie chcę zrobić Scrap Brain Zone. Ale Metallic Madness Dark Zone 2 będziecie musieli zobaczyć w następnym odcinku. Tak, niestety nie zauważyłem, że zrobiłem... No, że już dwa zony były już po odcinku w sumie powinno być, ale no tak, no mieliście zon pierwszy. Więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć, pa pa! Control!